Leszczyński Tomasz, mieszkam obecnie w Grodzisku Wielkopolskim, pochodzę z małej miejscowości Sątopy w gminie Nowy Tomyśl, województwo wielkopolskie. Kariera to duże słowo, może połowicznie kariera, połowicznie przygoda. Pracowałem, zaczynałem pracę w Bukowcu, w Koronie Bukowiec, później dano mi szansę w Groklin Dyskoboli, prowadziłem juniora starszego, jak się Groklin, że tak powiem, przeniósł do Warszawy. Dostałem ofertę pracy w Tomyślu, prowadziłem zespół w trzeciej lidze. Najpierw z przedostatniego miejsca utrzymałem zespół w trzeciej lidze na 8. miejscu, później zdobyłem pierwsze miejsce, awansowałem do drugiej ligi. Gdyby nie problemy organizacyjne, pewnie utrzymałbym zespół w tej drugiej lidze, bo nie zamykaliśmy tabeli. Później rok pracy w Międzychodzie ze względu na to, że rodziły mi się dzieci, zakładałem rodzinę, a dojazdy były w granicach 90 km. Musiałem się przenieść do Wolsztyna, gdzie pracowałem prawie 3,5 roku. Nie będę ukrywał, że z dużym żalem opuszczałem drużynę świetnych chłopaków, którzy no, bardzo ze mną się związali i przeżyli też moje odejście, ale w Wolsztynku są nowe wyzwania, dlatego tu jestem. Piłka nożna to jest moje całe życie, ja piłkę nożną kocham, grałem w piłkę też. Ktoś może powie, że na niskim poziomie, ktoś może powie, że na wysokim, bo w starej trzeciej lidze, czyli obecnie nowej drugiej, kontuzja gdzieś tam w Gruglinie Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski, uniemożliwiła gdzieś tam dalszą karierę. Poszedłem w trenerkę, prowadzę też szkółkę, ponad 300 dzieci w województwie wielkopolskim, którą sam zakładałem. Piłka to moje całe życie pasja, ja spędzam przy piłce 24 godziny na dobę, dlatego ja oddaję zawsze, wszędzie gdzie pracuję, całego siebie. Nie lubię, w cudzysłowie, maniany, lubię ciężką pracę, lubię dobrą atmosferę, a zespół prowadzę zawsze twardą ręką. Na pewno się nie przestraszyli, dopiero zaczynamy współpracę. Wiele rzeczy muszę wprowadzać systematycznie, nie mogę narzucać pewnych rzeczy od razu, bo pewnie dla niektórych pewne rzeczy są nowe. Rozmawiałem też gdzieś tam w trakcie treningu chwileczkę, to pewne rzeczy na pewno będą dla nich nowe. Mam świadomość, bo grałem też z zespołami z Ligi Lubuskiej, czwartej ligi, że poziom, myślę, że jest troszeczkę niższy, ale ja zrobię wszystko, żeby w Zbąszynku był poziom też wysoki. Traktuję wszystkich równo, ja to nazywam ksywką tak zwaną, przezwisko trochę brzmi brzydko. Gwarantuję, że pewnie za tydzień, dwa już do wszystkich będę po ksywce się zwracał. Ja zobaczyłem tu wielką pasję działaczy. To był podstawowy atut, który tutaj mnie sprowadził. Widzę pasję, widzę ludzi zaangażowanych. Oczywiście tam, gdzie poprzednio pracowałem w Olsztynie, też są tacy ludzie, tylko mało ich, jak na warunki czwartoligowe. Widzę tutaj pasję. Myślę, że nauka zespołu pod kątem taktycznym wielu rzeczy to będzie wyzwanie. No ale no, po to się pracuje, żeby się rozwijać. Ja mam satysfakcję, bo wielu moich wychowanków gra w Ekstraklasie, wielu pewnie będzie grało, a takich, którzy nie umieli żonglować piłką, potrafiłem wprowadzić minimum na poziom czwartoligowy i jestem z tego zadowolony, bo to jest naprawdę wtedy radość, kiedy robi się z czegoś nic. Pracy trzeba wiele. Nie będę ukrywał, bo widziałem już filmy na wideo, bo są mecze nagrywane, co jest fajnym profesjonalizmem tutaj i dobrym zwyczajem w klubie. Pracy jest bardzo dużo. Ja na dzisiejszy muszę się skupić na tym, żeby łapać punkty. Dzisiaj nie będzie wielkiej, pięknej gry. Oczywiście muszę wpajać pewne zasady od początku, bo one też będą się przyczyniać do tych punktów. Ale jest dużo pracy. Dzisiaj piękno, jakiś styl, który chciałbym gdzieś tu kiedyś zrobić z zespołem, musi iść na bok. My musimy zdobyć ileś tam punktów, no bo jeszcze z kolei jest jeden punkt. Dzisiaj się liczą punkty, a zimą będziemy pracować nad stylem. Może, nie wiem, nad lekką przebudową zespołu, nie wiem, nie umiem na to odpowiedzieć, ale na pewno pewnie jakaś świeża krew też by się gdzieś przydała, bo to w każdym zespole zawsze dobrze robi, ale może nie będzie potrzebna, to zobaczymy. Na pewno więcej zespół będzie mógł pokazać na wiosnę, kiedy przepracujemy ze sobą dłuższy okres. Dzisiaj wchodzę w trakcie sezonu, dlatego, że tak powiem, na żywym organizmie trzeba doprowadzić do tego, żeby zdobywać punkty. To nie było tak, że ja tutaj przyjechałem sobie w ciemno, nie? Ja oglądałem kasety wideo, ja wiem, jakie są braki, ja wiem, że wielu z nich gdzieś tam musi się wiele rzeczy nauczyć. Ja naprawdę wiem, gdzie przyjechałem i wiem, ile pracy. Jest to dla mnie wyzwanie, kolejne doświadczenie trenerskie, kolejne wyzwanie i ja wiem, że ja mam tu nauczyć niektórych wiele rzeczy i ja wiem, jaka jest moja misja tutaj. No powiem tak, bardzo miło mi się tu przyjechało, bo przywitali mnie kibice brawami, zespół przywitał mnie brawami. Uprowadzano mnie po budynku klubowym. Każdy z tych ludzi, którzy gdzieś tutaj, od tych gospodarzy, od tych, którzy bramki roznoszą, od tych, którzy pilnują sprzętu, wywarli na mnie pozytywne wrażenie. Ja uwielbiam ludzi pogodnych, ja sam jestem bardzo wesoły. Nieraz, oczywiście po meczu, nie zawsze. Lubię żartować, ale ja zawsze mówię, że trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, z kim i o jakiej porze. Pozytywne wrażenie zrobili na mnie tutaj ludzie.
i kto mnie pozna bliżej, na pewno będzie wiedział, że jestem fajnym gościem, bo takim jestem. TV Sport Info z Bąszynek. Ośrodek Sportu i Rekreacji. www.osir.zbaszynek.pl